bardzo. Cześć, witam. Tak jak mówi tytuł, będziemy chcieli w bardzo szybkim tempie pokazać Wam, jak od A do Z wdrożyliśmy WiMAX w Espolu. Żeby to zrobić, to będziemy się dość mocno sprężać, dlatego że ta historia jest dosyć długa i szczegółowa, więc pytania prosimy na koniec. Jeżeli chodzi o to, kto to jest Espol, to pokrótce. ISP lokalny ze Szczecina, działamy od 1997. Jako jedni z pierwszych w Polsce wdrożyliśmy cyfrowego triple playa, swego czasu też pierwszą platformę HD IPTV. W tej chwili obsługujemy około 20 tysięcy usług, głównie jest to Fiber to the Building. Są też jakieś sieci oparte na LMDS-ie. Około 50 pracowników, kilkunastu podwykonawców i do niedawna, powiedzmy do 2010, obsługiwaliśmy Szczecin, Stargard, Police, Gryfino, czyli wszystko w okolicy Szczecina. No i postanowiliśmy trochę wyściubić nosa poza ten obszar. I dlaczego WiMAX? Przede wszystkim dlatego, że jest trudna walka na zasobach miejskich o klienta, duża konkurencja z operatorami ogólnopolskimi kablowymi, czyli przez to niski wzrost klientów. Jak i projekt unijny, które wprowadził rząd, żeby wprowadzić na tereny mało zurbanizowane szerokopasmowy dostęp do internetu. W związku z tym chcieliśmy wyjść poza ten obszar, który widzicie, czyli widzimy tutaj Szczecin i te okolice, o których mówiłem. I nagle okazało się, że ten obszar jest trochę większy, czyli trochę nam ten obszar rośnie i będziemy starali się Wam pokazać, jakie były przeciwności losu, które spotkaliśmy. Historia zdarzeń jest taka, jak widzicie na ekranie, nie będę tego czytał, bo cała prezentacja mniej więcej się na tej historii opiera. Natomiast WiMAX interesowaliśmy się już w 2004, kiedy to był jeszcze, mogę Twój mikrofon chyba, halo? Kiedy to był jeszcze technologia w standardzie D. Później, znaczy odpuściliśmy, dlatego że to nie było jeszcze gotowe na rynek i za mało wydajne, za niskie przepływności oferowało. No i w 2008 zaczęliśmy się przyglądać temu, co się pojawiło na rynku, czyli pojawił się przetarg na częstotliwości 6-3-8 i w związku z tym rozpoczęliśmy cały proces związany z wdrożeniem tej technologii u nas. Najistotniejsze jest to, że cały projekt to prawie 3 lata, z czego więcej niż 2 to są kwestie formalne oraz pozyskanie finansowania. Czyli jak już wiemy co i za ile, to całkiem szybko później idzie. Pozyskanie częstotliwości zaczęliśmy w listopadzie 2008 od ogłoszonego przetargu i w kwietniu to się rozstrzygnęło, czyli praktycznie pół roku czekaliśmy na rozstrzygnięcie. Obszar województwa zachodniopomorskiego był podzielony na 4 obszary przetargowe. My wygraliśmy 3 z 4, a na czwartym współpracujemy z firmą, która to też wygrała, AS Consult. Stworzyliśmy z nią konsorcjum. Co ciekawe, wygraliśmy z marszałkiem województwa na tych obszarach. Tutaj chcieliśmy pokazać, jak wygląda podział częstotliwości tej na Polskę, bo kanały od 1 do 16 zostały w ogólnokrajowym przetargu rozdysponowane, natomiast kanały do 28 zostały właśnie podzielone tutaj w 3 kolory widać na 3 różne, tak żeby się wzajemnie nie zakłócali operatorzy i każdy obszar mógł, jakby każdy operator startować regionalnie na jeden obszar. Znaczy mógł na wiele obszarów, ale chodzi o to, żeby obok obszary nie zakłócały się wzajemnie. Generalnie, jeżeli macie częstotliwość na danym obszarze, to jest się monopolistą. Jeżeli chodzi o finansowanie projektu, to oczywiście no, za coś trzeba było to zrealizować. Akurat pojawiły się działania 113 w naszym regionie, czyli wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje. WiMAX z tą technologią innowacyjną był w tym standardzie, którym chcieliśmy go wdrożyć. W związku z tym postanowiliśmy się w tym działaniu zamknąć. Zbudżetowaliśmy projekt na 4 miliony, wliczając już w to VAT. Dofinansowanie, które dostaliśmy, wynosiło 60%. Mieliśmy bardzo mało czasu na napisanie tego projektu. Dlaczego to jest mało, te półtora miesiąca, to zaraz powiem. Planowaliśmy wdrożyć 20 stacji. Koszty pozwoliły nam na 12. Przy okazji kupiliśmy też z dofinansowaniem terminale odbiorcze i radiolinie.
Czemu te półtora miesiąca to mało? Bo okazuje się, że województwo jest duże, objechać musimy te planowane na początku 20 lokalizacji, czyli zespoły techniczne muszą pojechać w każde miejsce, które będzie uzasadnione technicznie, czyli będzie tam jakiś albo maszt do posadzenia, albo ewentualnie jakiś komin, wieża. Muszą być uzasadnione biznesowo, więc musi być tam jakiś zasób w postaci klientów, których moglibyśmy obsłużyć. Co ciekawe, zasady projektu wymuszały na nas, abyśmy już na etapie składania tego projektu do RPO mieli umowy dzierżawy tych lokacji, więc musieliśmy już mieć prawo do zarządzania obiektami czy powierzchniami tych obiektów. Musieliśmy się zgłosić do Natury 2000, czyli do RDOŚ-u. Musieliśmy pozyskać oferty od dostawców, co, o czym powiem później, nie było takie proste ze względu na to, że technologia była nowa. Musieliśmy potwierdzić, że ona jest nowa, więc zwrócić się do uczelni, która musiała stosowne wydać oświadczenie. Firmy doradcze, którymi się próbowaliśmy wspomagać, wcale tej ilości pracy, którą mieliśmy do zrobienia, nam nie umniejszały, a firma generalnie musiała się cały czas kręcić, więc temat był dosyć ciekawy. Fajmax, co to jest? Jest to technologia bezprzewodowa, stworzona po to, by umożliwić szerokopasmowy dostęp na obszarach słabo zurbanizowanych. I jest to standard stworzony przez WiMAX Forum, czyli różnych producentów sprzętu. Co za tym idzie, dzięki temu jest zachowana interoperacyjność produktu, jeżeli jest sprzęt certyfikowany ze standardem. Czyli teoretycznie sprzęt jednego producenta współpracuje ze sprzętem drugiego producenta. Oczywiście nie zawsze. Z kilku ważnych cech to transmisja wielotorowa MIMO, czyli wiele nadajników, wiele odbiorników, inteligentne anteny, które wysyłają wiązki w określonym kierunku i modulacja adaptacyjna, czyli modulacja, która się zmienia w zależności od warunków propagacyjnych. To takie krótkie porównanie, obecnie wiemy, wdrażane w Polsce jest technologia LTE przez cyfrowy Polsat. My tu pokazujemy WiMAX, znaczy to, co rzeczywiście jest w tej chwili dostępne, natomiast LTE to, co jest planowane, bo oczywiście Polsat 100 mega jeszcze nie wyciągnął i kiedy wyciągnie, też nie wiadomo. No więc przystąpiliśmy do wyboru dostawców technologii. Oparliśmy się, tak jak Jerzy wspomniał wcześniej, o WiMAX Forum i z puli certyfikowanych dostawców postanowiliśmy wybrać firmę, która nam ten sprzęt sprzeda i być może w jakiejś części zainstaluje. Już na początku okazało się, że w standardzie 802.16e działającej na naszych częstotliwościach wdrożeń nie ma nikt. No więc wniosek prosty. Będzie jeszcze ciekawiej niż myśleliśmy, że będzie. Zaczęliśmy od 4 producentów i 6 systemów, ale zawęziliśmy już finalne testy do 3 producentów i 3 systemów, czyli Alvarion, Airspan i Aviat. To były firmy, od których zaczęliśmy. Rozpoczęcie testów, czyli droga przez mękę. Pierwszą rzecz, którą producenci sprzętu wszyscy nas zapewniali, że mają działające rozwiązania, ale pokazywałem tylko PowerPointa. Jak chcieliśmy testy, tak zaraz będzie. Jutro, pojutrze, za miesiąc. Czekaliśmy 3 miesiące minimum do pół roku albo dłużej u niektórych producentów, żeby system został wyprodukowany. I dopiero do nas trafił na testy. Co ciekawe, urządzenia przyjechali inżynierowie, którzy nie potrafili skonfigurować tych urządzeń. Czyli testy nie bardzo mogły przebiec bez poprawnej konfiguracji. Kolejną rzeczą, którą my koniecznie chcieliśmy zrobić, to była transmisja jedynie L2, czyli nie chcieliśmy IP na razie uruchamiać, czyli mobilności takiej dosłownej. I to też dla nich było niezrozumiałe, jak tak można. No i przestali nas lubić. Jak testowaliśmy? Po pierwsze postawiliśmy stacje testowe w Szczecinie, zrobiliśmy procedurę taką samą dla każdego producenta i w procedurze dokładnie opisaliśmy, na jakich odległościach będą testowane, w których miejscach, jakie wyniki mamy mieć, osiągać. I co najbardziej chyba zdenerwowało większość producentów, robiliśmy testy z ruchem IPTV.
dlatego że to pokazywało opóźnienia, pokazywało różne rzeczy, czy radio da radę, czy nie da rady. Niektórzy dawali, inni potrzebowali pół roku, żeby dopracować system, żeby dać radę, ale prawie wszyscy dali radę. Testy robiliśmy w terenie, jak i w domach pracowników. Prawdziwe testy w polu, żeby nie było. Okej, jeżeli chodzi o decyzję o wyborze producenta, to trzy najważniejsze cechy. Cena, bo trzeba było się zmieścić w budżecie. Jak widać, nawet musieliśmy trochę zmniejszyć ilość planowanych stacji. Stabilność rozwiązania, czyli w ogóle czy to ten sprzęt robi to, co ma robić. I support techniczny. Wbrew pozorom już wtedy wiedzieliśmy, że system jest na tyle niedojrzały, standard jest na tyle nowy, że bez dobrego supportu technicznego to się po prostu nie uda. Tak zresztą się później okazało, więc to były takie główne czynniki. No i na tej podstawie wybraliśmy dostawcę. Dostawcę, który wybraliśmy, to jest IcePan z Macromaxem E. Z ciekawostek, bo nie będziemy tu opowiadać, z ciekawostek to jest taka, że ma 4 odbiorniki, 2 nadajniki, wbudowany interfejs światłowodowy i w nowych wersjach oprogramowania będzie wspierał transmisję 2x7 MHz lub 2x10, co pozwoli na dwukrotne zwiększenie przepływności stacji. Czyli będzie można krzyknąć, że sprzedajemy 100 megabitów na radiu, jak Polsat. Zaczęliśmy oczywiście te stacje planować, no ale jakoś się trzeba było podłączyć. Skoro wybraliśmy podejście, w którym wszystko zbiega się w L2 w Szczecinie, no to taki też szkielet zaczęliśmy budować. Okazuje się, że to była jedna z prostszych rzeczy, które mieliśmy do zrobienia, bo operatorzy ogólnopolscy mają bardzo fajne szkielety, bardzo chętnie chcą na nich sprzedawać przepływności, nie robią problemu z tunelingiem VLAN-ów. Do tego operatorzy regionalni, lokalni też chętnie sprzedają swoje usługi. Natomiast tam, gdzie ten szkielet nam nie wystarczał na bazie tego, co miał ktoś do zaoferowania, stawiamy radiolinie Ceragona, które możemy polecić, bo są sprawdzone i generalnie również budujemy własne światłowody i przyłącza. Nie boimy się tego szkieletu, wygląda on mniej więcej w ten sposób. O, kolory tu są inne, no ale kolor żółty w tym przypadku. To są łącza, które dzierżawimy od operatorów, a kolor czerwony to są łącza nasze, to są radiolinie i światłowody. Tak to z bliska wygląda mniej więcej. Tutaj tak pokrótce przepływności, tylko to są rzeczywiste przepływności, jakie uzyskaliśmy. Tak w zbliżeniu na kanale 10 MHz w najwyższej modulacji możemy osiągnąć 46 mega w downlinku i 5 mega w uplinku. Czyli to jest 50 mega przy dwóch kanałach, które będziemy mogli wykorzystywać niedługo, to jest 100 mega. To nie ma znaczenia, to jeden terminal może wykorzystać, to znaczy tak, na testach te terminale, które posiadamy, na nich wyciągnęliśmy około 30 mega. Oczywiście. Nie, mówię na jednym terminalu. Tak, ale to jest przepływność dzielona na sektor, oczywiście, natomiast no, tak samo jest w LTE. My mamy 8. Skoro L2 robimy... Plus 4 z konsorcjum. Skoro L2 robimy w szkielecie, to terminacja cała IP odbywa się w Szczecinie, więc wykorzystujemy oczywiście to, co już mamy, żeby no, nie odkrywać Ameryki na nowo. Więc pod względem IP klienci są terminowani u nas na serwerze dedykowanym Linuxowym, który to realizuje. QoS, czyli rozdział priorytetów względem usługi telefonicznej, a internetowej, realizuje system radiowy. Jeżeli chodzi o kontrolę pasma, robimy to podwójnie. Najpierw w radiu, później jeszcze dla pewności na serwerze. 95% klientów jest za NAT-em. Jeżeli ktoś chce, otrzymuje adres publiczny, takich próśb jest niewiele, nam to oszczędza wiele problemów, no i oczywiście oszczędzamy nieistniejącą już pulę IPv4. Co jest istotne, musieliśmy zbudować na bazie oczywiście narzędzi, których wy pewnie też używacie, czyli CACTI, Nagiosa, monitoring. W przypadku CACTI monitorujemy ilość terminali na danym sektorze, reagujemy na drastyczne zmiany typu nie ma terminali na sektorze albo nagle jest ich zbyt duża ilość. Reagujemy też na zmiany przepływności na sektorze, jeżeli trend się zmieni z jakichś przyczyn, też jakby nasi technicy o tym wiedzą i przy okazji Nagios realizuje raporty dostępności.
Kolejną rzeczą, którą musieliśmy wdrożyć, bo mieliśmy problem z, ogólnie system był duży problem na początku i przy coraz większej ilości terminali zaczął się problem z upgrade'ami ich, tak? Przez WWW wejść na 200, 300, 400 terminali, to trzeba kilka osób, kilka dni, dlatego niestety, znaczy proszę, niestety. Że klienci je wyłączają często na noc. No, to jest kolejna kwestia. Terminale wspierają niestety tylko protokół TR69, którego wtedy jeszcze nie znaliśmy. Musieliśmy się zapoznać z nim. Podjęliśmy współpracę z firmą ACS, która ma taki system, który pozwala na właśnie hurtową zmianę konfiguracji terminali, na to, żeby dane parametry dla danego terminala, który automatycznie wgrać, sprawdzając jego parametry odbiorcze, tak? Czyli na podstawie tego, co terminal mówi, że odbiera, on mu daje odpowiedni oprócz tego szczytujemy też alarmy z terminali. Proszę? Mówię tak, tak to wygląda. Organizacyjnie, jak to wyglądało? Oczywiście zmiana tych odległości to był dla nas lekki szok. Oczywiście trzeba było się tego spodziewać, że w 20 minut technik nie jest w stanie dojechać do dowolnego węzła. Natomiast mimo wszystko, kiedy zaczyna się to robić, to się dosyć bolesny sposób oznajmia. Oparliśmy się na podwykonawcach. To znaczy zarówno sprzedaż usług, jak i ich podłączenia robią dla nas firmy zewnętrzne, których szukamy w obrębach naszych stacji bazowych. Za tym idzie kolejna konsekwencja taka, że musimy tym klientom jakoś umożliwić aktywację, znaczy tym podwykonawcom musimy umożliwić aktywację klientów w naszym systemie, a niekoniecznie chcemy dawać tym podwykonawcom dostęp taki, jak mają nasi pracownicy. I za chwilę Jerzy opowie o systemie, który zbudowaliśmy, żeby im to umożliwić. Jeżeli chodzi o support techniczny, oparliśmy się na razie, chociaż powoli to już przestaje zdawać egzamin, na naszym biurze technicznym, które stara się większość rzeczy robić zdalnie, kierować klienta za rękę. Natomiast jeżeli nie, udajemy się, nasze biuro techniczne jeździ w odpowiednie miejsca lub podwykonawcy to wykonują na zasadzie remote hands. Tak to mniej więcej wygląda. Małe problemy techniczne, jeszcze jeden cofnij. Okej. System Wisienka. Kolejnym problemem, z którym się spotkaliśmy, to było to, że na początku podłączający jeździł do klienta i przy instalacji był potrzebny kontakt telefoniczny z naszym technikiem, który sprawdzał, jakie parametry terminal ma po stronie odbiorczej na stacji bazowej, plus aktywował klienta w naszym systemie, co wymagało dwóch bądź trzech telefonów i straty ile czasu technika i bardzo mocno nam to przy, nie wiem, 20-30 aktywacjach, no dużo czasu to nam zajmowało i dlatego stworzyliśmy sami system automatycznej aktywacji. Nazywa się Wisienka od biblioteki Pythona i taki klient, znaczy podłączający, który jest na lokalizacji, podaje parametry klienta, adres terminala i automatycznie jest to sprawdzane na naszej stacji, wysyłana do niego informacja, czy może podłączyć, czy nie. Jeżeli tak, to wpisuje parametry już klienta karty sieciowej i w przeciągu 5 minut automatycznie system aktywuje tego klienta. Czyli nie można podłączyć na stałych parametrach, nie pozwalamy na takie aktywacje. Napotkane problemy techniczne. Dosłownie po półtora tygodnia od wdrożenia i podłączeniu 25 klientów na sektor system przestał działać. Na testach mieliśmy od każdego wendora po 4 terminale góra, no i na tylu trzeba było testować. A później okazało się, że no niestety system nie skaluje się. Doszło do tego, że przez około po miesiącu takich problemów nasz zarząd podjął decyzję, że zmieniamy wendora i będziemy sprzedawać się do kogo innego. Na szczęście w przeciągu kilku dni zdołali się uporać z tym. Całość trwała miesiąc, także to był ciężki miesiąc, ale ciężka praca pozwoliła na załagodzenie tego.
Wcześniej widzieli Państwo na slajdzie 120 terminali, które obecnie pracują. Pracuje do 140 w tej chwili na sektorze bez żadnego problemu. Po prostu początkowe wersje software'u miały bardzo dużo błędów. Kolejny problem to to, że wdrożyliśmy system bez ASN Gateway'a w początkowej przynajmniej fazie, żeby ograniczyć koszty przede wszystkim. I był problem z ASN Gateway. Jedną z funkcji, którą ma, to to, że steruje, na którym sektorze ma terminal być zalogowany. Tak? Czyli jeżeli jest lepszy sygnał na innym sektorze, to terminal się przełącza. A w tym momencie, jeżeli nie było czegoś takiego i dany sektor zgasł, to terminal sam się przełączył na drugi sektor. Tylko nie wracał. Tylko po powrocie tej stacji nie wracał na tamten sektor. No i klient z reguły pracował na dużo gorszych parametrach, tak? Co się objawiało tym, że trzeba było restartować i zajmowało to dużo czasu. Rozwiązaliśmy to właśnie wdrażając ACS-a do provisioningu i przypisując odpowiednią konfigurację dla każdego terminala. Też może dziwne, ale jednym z problemów technicznych była ilość urządzeń u klienta. To znaczy na początku system pracował bez native VLAN-u, to znaczy nie dało się, albo pchaliśmy do klienta tranki, albo cały system pracował tylko z native VLAN-em, więc nie mogliśmy, w przypadku kiedy dawaliśmy nawet pojedynczą usługę, no to trzeba było dać CPE, które z 802.1Q robiło akces VLAN-y na poszczególne. Więc w przypadku, kiedy klient miał telefon i internet, mieliśmy terminal WiMAX-owy, CPE do rozdzielania usług na poszczególne VLAN-y i bramkę VoIP. W przypadku klientów, którzy, nie wiem, przenosili gdzieś urządzenia, robili porządki, no kreatywność, jeżeli chodzi o podłączanie kabli, to była po prostu super historia. Zmniejszenie tego o jeden, bo system w pewnym momencie pozwolił na konfigurację typu jedno urządzenie, czyli tylko terminal WiMAX-owy i od razu komputer lub terminal WiMAX-owy, bramka VoIP i komputer. Bardzo, bardzo wpłynęło to na ilość awarii, bo klienci po prostu robili z tymi kablami różne cuda. Tak wygląda terminal WiMAX-owy, który jest przez nas używany. To jest ta część u góry, to jest antena, którą się montuje gdzieś na zewnątrz. Ta część u dołu to jest Power over Ethernet z wyjściem RJ45. Najistotniejsze cechy tego urządzenia to przede wszystkim wsparcie dla TR069, dzięki czemu można całkiem zgrabny provisioning na tym budować i bardzo duży zysk na odbiorze poprzez wykorzystanie technologii MIMO. Tutaj widzimy jeszcze inne terminale, które testujemy lub zastanawiamy się nad wdrożeniem. Tutaj jest terminal wewnętrzny domowy, tutaj jest zewnętrzny Siemensa chyba, tak? To jest terminal USB, który najprawdopodobniej zadebiutuje niedługo na niektórych stacjach bazowych. Jego wydajność jest całkiem sympatyczna. Tutaj na 3 kilometrach w mieszkaniu około 10 megabitów był w stanie wyciągnąć, więc jesteśmy z tego wyniku zadowoleni. Dobre praktyki, które wyszły nam podczas wdrażania, to system do zarządzania stacjami bazowymi. No, pierwsza sprawa, musi być postawiony drugi backupowy serwer i w momencie aktualizacji zawsze stary soft najpierw jest zrzucany na tamty serwer i dopiero jest aktualizowany drugi, żeby jak coś można było szybko to przełączyć. I oczywiście stacje bazowe mogą działać bez tego serwera, ale klienci, którzy nie są zautoryzowani, nie zautoryzują się wtedy, tak? Nie zalogują się. Stacja testowa. Mamy ją cały czas i każde nowe oprogramowanie, które przychodzi, jest nawet stabilne wersje, które już chodzą u innych operatorów na świecie. Testujemy je przynajmniej kilka dni z minimum 100 terminalami, które są u nas w firmie podłączone i dopiero po takich testach jest rzucane. I też rzucamy to nie od razu na wszystkie stacje, tylko zaczynamy od najbardziej obciążonej stacji, bo wtedy szybko wychodzi nam, czy dane oprogramowanie jest OK, czy nie. Bardzo dobrze nam się współpracuje z Arispanem, jeżeli chodzi o ich bazę danych zgłoszeń serwisowych. Jest bardzo szybka reakcja i co dużym plusem jest, większość vendorów bierze za to duże pieniądze, oni na szczęście nie. To jest plus. I utrzymujemy dobre relacje z inżynierami, co też ma znaczenie.
Jeżeli chodzi o problemy organizacyjne, to przede wszystkim okazuje się, że nawet jeżeli outsourcujemy część rzeczy, które są do zrobienia, to i tak weryfikacja tych elementów, które ktoś za nas wykonał, zabiera czas. To znaczy stwierdzenie, że instalatorzy wykonali swoją pracę, również zabiera czas jakiegoś technika bądź inżyniera, który musi to zweryfikować na podstawie zdjęć i protokołów odbioru. I to jest istotne. Okazało się, że to nam obciąża mocno nasz zespół. Rozwiązaliśmy to po części tą wspomnianą wcześniej wisienką i jakby wstępną weryfikacją automatyczną. Oczywiście logistyka i konfiguracja sprzętu. Raz, że będąc w Szczecinie i okolicznych miastach nie musieliśmy planować logistycznie dostaw sprzętu do naszych instalatorów. Teraz musimy to robić. A ilość sprzętu, którą czasami trzeba skonfigurować, znowu obciążała za bardzo zespół. I tutaj kilku studentów znalazło zajęcie jako automatyczne konfiguratory sprzętu IMAX-owego. Co jest jeszcze ciekawe, niewspółmiernie wzrosło nam obciążenie linii w stosunku do ilości klientów, których pozyskaliśmy. Wynika to z kilku aspektów. Pierwszy jest taki, że klient w obszarze słabo zurbanizowanym jest specyficzny. Ja to ująłem jako mniej świadomi informatycznie klienci. Za dużo urządzeń w domach klientów, o tym mówiłem. Bardzo, bardzo wbrew pozorom jedno urządzenie zmienia postać rzeczy. I te początkowe problemy techniczne, które mieliśmy, to była fala, która wygaszała się bardzo długo. Tak wyglądają nasze stacje bazowe. Ich konstrukcja jest, znaczy są nieduże, to jest ich duży plus, także łatwość montażu i jakby to, jaką konstrukcję do tego trzeba wykorzystać, to przy niektórych vendorach po prostu powodowała duży wzrost też kosztów, tak? Tu widać na zdjęciu antenę podłączoną 4 RF-ami, bo tak jak wspomniałem, ma 4 odbiorniki i 2 nadajniki. Tu akurat stacja zamontowana na 180 metrze na kominie. Przy każdej stacji stawiamy siłownię, która wytrzyma nam minimum 48 godzin trzymania. Zaraz o tym będzie. Zaraz powiemy. Tu jest ciekawa rzecz. Mamy jedna z przykładowych instalacji, gdzie mamy na 35 km. No to jest to na 30, gdzie mamy zapięty terminal na maksymalnych parametrach, tak? Ten, który widzieliście, to jest właśnie do tej dolnej odry. Tutaj widać mniej więcej, gdzie ten terminal patrzy. I ten promień, który zakładamy, to jest około 20 km. Tak mniej więcej zakładamy. Znaczy 20 km nie ma problemu żadnego, natomiast przy większych odległościach jest to zależne od ukształtowania terenu, tak? I teraz kolejna sprawa, jak weryfikowaliśmy instalatorów, bo podwykonawcy są różni i różnie się z nimi współpracuje, dlatego wdrożyliśmy taką procedurę, na podstawie której jest sprawdzane każda wykonana instalacja i jest między innymi wykonywane 5 zdjęć, tak? Czyli zdjęcie anteny, zdjęcie, to co widzi antena. Dlaczego to zdjęcie? Później będą pokazane zdjęcia, gdzie instalatorzy mają wpisane i podczas tego szkolenia mieli powiedziane, że nie mogą instalować anteny, jak widzą drzewo przed anteną blisko, bo to powoduje, WiMAX działa N-losowo, ale nie może być przeszkody tak blisko, tak? I zaraz pokażemy zdjęcia, jak instalują. Drogę kablową mieli nam pokazać, urządzenia u klienta, jak są zamontowane oraz jak to wygląda zamontowane na budynku. I na podstawie tego odbieramy instalację. Mamy dla Was kilka kreatywnych instalacji. To jest na przykład miejsce, gdzie budynek nie ma losa. To znaczy, jest, mimo że jest duży, nie jest w stanie instalator zobaczyć stacji bazowej, a na dużej odległości ten los jest niezbędny, więc jak widać, ktoś sprytnie podszedł do sprawy i zestawił to urządzenie w taki sposób. Jedna z instalacji bardziej, znaczy mniej problematycznych, tak? Mamy też przykłady negatywne, proszę nie myśleć, że tak wyglądają nasze instalacje. To jest kreatywne wykorzystanie łóżka jako toru kablowego u klienta. Tutaj mamy rynnę, która pełni również tę rolę. Jest jeszcze ściana klienta wykorzystana do tego celu, także instalatorzy, podwykonawcy to są bardzo, bardzo pomysłowi ludzie. Takie zdjęcia nadsyłają, tak? Tutaj może Jurek opowiedz o tych zdjęciach. No, jedno ze zdjęć, kolejne pokazujące antenę zamontowaną, ale ktoś zapomniał kabel do niej włożyć, tak? I ma działać. To jest bardzo fajne zdjęcie pokazujące, że doniczka służy jako mocowanie kabla.
No i kolejne zdjęcie. Stwierdzili, że mają za krótki uchwyt. To od klienta wzięli rurę, która leżała i włożyli w ten i uważali, że jest wszystko w porządku. I to co wcześniej mówiłem, że blisko drzewa się znajdują. Nie ma znaczenia dla nich. Sygnał dobry, robimy, tak? Tylko. No, zimą jak nie ma liści, to będzie to działać oczywiście bez problemu, tak? Natomiast jak się zaczną wiosną liście i latem, no się robi problem. I tu kolejne zdjęcia, ciekawe. Zdjęcie, które nam ma pokazać, co widzimy. Kolejne zdjęcie, które też nam pokazuje, co widzimy, antena. A tu instalator bardzo się namęczył. Ogólnie anteny wieszamy w rąbie, ale jak widać tu jest powieszona nie w tej polaryzacji, co powinna. No a do tego jeszcze bardzo fajnie oplótł kabel. I kolejna instalacja, wykorzystanie dwóch uchwytów i masztu włożonego, nieprzymocowanego, także no. To są takie ciekawostki. W tej chwili projekt jest już na ukończeniu. Tu widać jego zasięg, znaczy zasięgi poszczególnych stacji. Projekt unijny, tak? Bo sam projekt będzie miał swoją kontynuację, zaraz powiemy o tym. Sprzedajemy to pod marką EVI, to jest nowa marka, także zapraszamy, można sobie zapoznać się też tam na stronie, są dokładne opisy. Stan projektu aktualny to mamy w tej chwili 10 stacji bazowych, jesteśmy w trakcie budowy trzech kolejnych, ponad 1500 klientów właściwie podłączonych w 7 miesięcy i ponad 300 miejscowości z instalacjami. Co ciekawe, rozkład sprzedawanych pakietów. Internet z telefonem, 1-megowy internet sprzedaje się najlepiej, mimo że internet 2-megowy jest w podobnej cenie. I jeszcze jedna ciekawa sprawa, my robimy tak, że najpierw podpisywana jest umowa, dopiero później technicy jeżdżą podłączać, także nie wszyscy klienci mają sygnał poprawny i ratio, jakie uzyskaliśmy, to 60 poprawnych, 60 do 40, tak, czyli 60 jest poprawnych instalacji z 40. O. Ewinet.pl. Naprawdę nie śledzimy, jak wygląda w tej chwili oferta biznesowa. Tylko z ciekawości. Ja o tych cenach to się teraz dopiero dowiaduję, ale tak naprawdę to nie jest jakaś duża opłata. Wiem, że nie jest to za złotówkę, ale to nie są jakieś duże pieniądze. Jeszcze jeden slajd, czyli nasze plany na przyszłość. Oczywiście budujemy kolejne stacje. Współpracujemy również aktywnie z podmiotami poza województwem. Chcemy wdrożyć mobilność, tą, o której Jerzy wspominał, czyli umożliwić dynamiczną zmianę stacji, na które zalogowany jest terminal. Mamy też jakby budżet na kolejne projekty, bo w POIG-u w działaniu 8.4 ostatnio podpisaliśmy projekt na kolejne 4 miliony złotych. I po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej są znowu dwa projekty w POIG-u na 8 milionów. Chcemy po prostu się wpasować w ten rynek, w którym aktywnie działa Polsat i sieci GSM, bo uważamy, że jest tam dla nas miejsce. Do tego, tutaj jest błąd, powinien być 8.3 bodajże, z samorządami chcemy współpracować, które mają też jakby dofinansowania na wykluczenie cyfrowe. I tak jak wspominałem, chcemy się przyjrzeć wewnętrznym terminalom domowym, być może takim zbudowaną siecią Wi-Fi oraz chcemy udostępniać terminal USB. Mamy kilka pomysłów, o których chętnie powiemy za pół roku, dlatego że myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby je zdradzać. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy. Teoretycznie przy przejściu na kanały 10-megahercowe lub przy zwiększeniu ilości kanałów możemy oferować wyższe przepływności. Nie oferujemy w tej chwili wyższych przepływności, bo na tę chwilę nie ma takiej potrzeby. Najczęściej tam, gdzie sprzedajemy usługę, konkurujemy z Edge'em, ewentualnie tego typu technologią. Lub z lokalnymi operatorami na Wi-Fi, z reguły działającymi różnie, także. Dlatego, znaczy najlepiej się sprzedają takie pakiety, nikt nie potrzebuje na razie ten, zawsze jest możliwość podniesienia przepływności, natomiast nie robimy czegoś takiego, bo moglibyśmy w tej chwili powiedzieć, że sprzedajemy 50 mega jak Polsat 100 mega, tak? Ale to jest ściema, no i my trzymamy raczej do tego taki, staramy się nie kłamać, o.
Jeszcze jedna rzecz, że te pakiety, które sprzedajemy, są bez żadnych limitów transferu, tak? To jest istotne, bo w ogóle to nie jest w ofercie dla klienta, to znaczy ma po prostu internet, koniec. Może nie w błoto, jest to na pewno złotówka, którą trzeba dwa razy dobrze obejrzeć, zanim się kupi sieć radiową, zgadzam się. Natomiast w naszym przypadku, czy generalnie w przypadku tych zasobów, na których operujemy, światłowód jest czymś, co nie wchodzi w tej chwili w grę. Nawet nie ze względu na to, że nikt tam nie zainwestuje, ale czas. Ludzie chcą internetu teraz, w tej konkretnej chwili. I my robimy jedną ciekawą rzecz. Te stacje bazowe, które budujemy, są zasilone najczęściej albo wysokowydajnymi radioliniami, albo przyłączami światłowodowymi. I teraz nikt nie zabroni nam z tych przyłączy, z tego szkieletu wyjść jeeponem, czy generalnie technologią, która będzie akurat w danej miejscowości nam się biznesowo zamykać. Więc to nie jest tak, że my chcemy się pokryć wszystko w IMAX-em i stwierdzić, super, zrobiliśmy projekt i każdy ma 2 megabity. Kolejną kwestią jest to, że sami w sumie byliśmy szokowani, że ludzie tak chcą tego internetu, dlatego że były instalacje, które do dzisiaj działają, gdzie klienci narzekali, mieli problemy techniczne różnego, związane chociażby z drzewem, no i my stwierdzaliśmy, że sorry, no to idzie do deinstalacji, jechał technik, żeby to zdeinstalować i klient powiedział, nie, on się nie zgodzi, on weźmie w nocy, wytnie to drzewo, on nie ma innej możliwości, on chce mieć ten internet, nawet jak to tak działa, jak były problemy, tak? I zdarza się, że klienci sami wycinają te drzewa. Jest naprawdę desperacja duża w niektórych miejscowościach. Ale my kochamy zwierzęta i rośliny i to nie pochwalamy tego. Znaczy nie macie dwala na etacie. nie mamy. Okej, jesteśmy do dyspozycji na dzisiejszym spotkaniu wieczornym, jutro również. Zapraszamy do współpracy, ewentualnych pytań. Dziękujemy. Dziękuję.